Byliście z nim podczas jego podróży do Polski? Poznaliście go? Jaki jest? Czy zdradzał się ze swoich planów? Nie zdradzał się, wasza miłość. Panie marszałku. Myślałem, że coś mi powiecie. Przyjaźniliście się z Samuelem. Dlaczego Batory nie zgodził się na jego powrót? Samuel prosił na kolanach Batorego. Ale Batory mu odpowiedział, że nie będzie zaczynał swoich rządów w Polsce od łamania prawa. Batory mniemał, że szlachta będzie mu to miała za złe. Zapomnieli dawno. Przebaczyli. To jest Rzeczpospolita. Nie wyroki najważniejsze, a wolność, swoboda. Witam. Skaplerzyk dostał rzeczkę. Jedno na głowie. Nie, jedno. Heidenstein? Wysoko zamierzył. Wysoko, oj wysoko. Dlaczego nie zmierzył? Czołem. Czołem. Król jest panem wojennym. Jaka pod nim będzie Rzeczpospolita? Taka, jaką sami ją sobie urządzimy. Dlaczego zwłóczy? Dlaczego jeszcze nikogo nie wzywa? On wcale o Rzeczpospolita nie dał. Powinien ogłosić nominację. Wiadomo, jakie będą. Pamięta chyba Batory, co nam zawdzięcza. Och, wiemy, że nie ma godniejszego od was do noszenia buławy wielkiego hetmana. A jeśli chodzi o pieczęć kanclerza Pospolitej Rzeczy, to mniemam, że brat wasz, Andrzej. Nie o ród Zborowskich chodzi, ale o dobro Rzeczypospolitej. O, pewnie, pewnie. Mogonie też zmyli. Mein Gott. Jego królewska mość prosi starostę Jana Zamojskiego. Najjaśniejszy panie, sytuacja jest zła. Cesarz Maksymilian twierdzi, że użyje siły. Iwan zagraża inflantom. Obaj gotowi wspólnie uderzyć na Rzeczpospolitą. Francja was nie uznaje. Papież popiera cesarza. Litwa jest wam przeciwna. Wiem. Prusy także. Wiem. Gdańsk stoi przy Maksymilianie. Wiem. Tatarzy na granicach południowych. Stanowisko Wielkiej Porty niejasne. Wiem. To nie wszystko. Skarb pusty. Wojska garstka. A co jest? Lepsze na maskaradę niż do dzieła zbrojnego. Litwa stanie przy mnie. Gdańsk upokorzę. Z Rzeczypospolitej dobędę siłę. Rzeczpospolita jest jak człowiek leżący w łożu i nie wiedzący, jaką mocą władać będzie, gdy wstanie. Tuś mi bliski, panie Zamojski. Ja nie mam czasu. Ruszam na północ. Sejm zwołam do Torunia. Muszą dać pieniądze. A jak nie dadzą, zwrócisz się do sejmików. Wiesz co, główne? Wielka wojna, najjaśniejszy panie. W niej odrodzi się Rzeczpospolita. Tak. Trzeba ją przygotować rychło, ale bez pośpiechu. Stworzyć wojsko. Polska prowadziła tylko wojny obronne. Szlachta. Nie będę królem waszych sumień. Tyś trybunem szlachty. Przekonasz ją. Wojna. Wojna. Jeszcze nie przyszedł czas. Trzeba, żeby szlachta poszła z nami. Co radzisz, panie Zamojski? Zgnieść magnatów? Poodbierać starostwa i urzędy stronnikom Maksymiliana? Wynieść na godność prymasa Karnkowskiego? Ruszyć przeciwko zbuntowanym? Najjaśniejszy panie, nikogo nie zrażać. Działać bez pośpiechu. Listy słać i wszystkim, którzy się opamiętają, przebaczenie obiecywać.
prymasa zaprosić do Krakowa. A zborowscy? Odsunąć ich. Ale teraz nie zrażać szczególnie Jana. Zgoda. Ale strach też potrzebny. Bez strachu rządzić nie można.